Witam Państwa. Julia Czykowska z tej strony. Wczoraj rozmawialiśmy z Wami o mojej rodzinie, tak? O Waszej rodzinie. I dzisiaj będziemy dalej rozmawiać. Nauczymy się nowych słów, czyli tak. Nowe słowo. Nowe słowo. Dziecko i dzieci. Pamiętacie, że mówiłam, co to znaczy liczba mnoga i liczba pojedyncza? Czyli liczba mnoga, kiedy mamy dwa przedmioty, dwie osoby, dwie i więcej osób. Na przykład, trzymam w rękach dwa piesaki. To liczba mnoga, tak? Kiedy trzymam w ręce jeden pisak, liczba pojedyncza. Moi drodzy, proszę otworzyć zeszyty i napisać dziecko i dzieci. Teraz powiem, co to znaczy. Tylko proszę napisać. Napisaliście? Więc tak. Dziecko, dytyna, dzieci, dzitek. Chodź tutaj, słodziaczku. Chodź tutaj, nagram filmik. To mój pies ukochany. Fred, on się nazywa. Siadaj, słodziaku, siadaj. Tak, napisaliście? Dobrze, cieszę się. Tak. Wczoraj mówiliśmy o rodzicach. A jesteście dla rodziców synem lub córką. Syn i córka. Czyli syn. Wiecie, co to znaczy? Syn, tak? A córka to donia, doczka. Córeczka to takie doniczka. Napisaliście? Idziemy dalej. Wczoraj mówiliśmy o rodzeństwu, czyli rodzeństwo, brat lub siostra. A jak Was zapytają, czy masz dwojrodną siostrę, czy brata, czy masz kuzyna lub kuzynku? Kuzynkę. Tak, czyli liczba mnoga kuzyni. Kuzyni, proszę napisać. Dwojrodnie, brat i siostra. On, kuzyn. Dwojrodny brat, a kuzynka, tutaj napiszcie K, kuzynka, ona, siostra, dwojrodna. Czyli tak, kuzyni, dwojrodny brat i siostra. Kuzyn, on, brat dwojrodny, a kuzynka, siostra dwojrodna. Polacy też mówią na trójrodnych brata i siostrę, też kuzyn, ale to już dalsze. Lecimy dalej. Ciocia i wujek. Piszcie, czekam. Freddy, chodź. Freddy, chodź tutaj. Napisaliście? Dobrze. Więc tak. Ciocia,
Citka, wujek, wujko, dziadko. Nie wiem, jak nazywacie. Wujek, wujko, dziadko. Tak, dobrze. Dalej. Kim jesteście dla dziadkowych, wnuko i wnuczko? Wnuk i wnuczka. Piję wodę. Wnuk, onuk i onuczka. Napisaliście? Dobrze. A teraz tak. Proszę nauczyć się tych słów. Teraz poproszę Państwo podejść dzisiaj do swojego dziadka i powiedzieć wiersze, które nauczyliście się z języka polskiego. Więc będę jak dziadek. Podobna do dziadka. Więc proszę powtarzać za mną. Dziadku miły, dobrotliwy. Bądź wesoły i szczęśliwy. Niech ci wszystko dobre służy. Żyj spokojnie i bez burzy. Co to znaczy? Tłumaczenie tego wierszyka. Dziadku miły, dobrotliwy. To znaczy, dziadusiu miły, lubiazny, bądź wesoły i szczęśliwy, bądź wesoły i szczęśliwy. Niech ci wszystko dobre służy, niechaj tobie wse dobre służyć, żyj spokojnie i bez burzy. Żyj spokojno i bez bury. Bura, groza. Żeby spokojno i bez bury gruza. Więc tak, moi drodzy, jeszcze raz powtarzę. Dziadku miły, dobrotliwy. Bądź wesoły i szczęśliwy. Niech ci wszystko dobre służy. Żyj spokojnie i bez burzy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.